Myśl ludzka. Cóż za straszliwa potęga! To nasza obrona i ucieczka. Najpiękniejszy podarek, jaki Bóg nam uczynił. Należy do nas i jest nam posłuszna. Możemy pchnąć ją w przestrzeń, ale skoro raz znajdzie się poza tą wątłą czaszką, już przepadło. Nie mamy nad nią władzy. Gdy tak z dnia na dzień odkładałem wyjazd, traciłem siły i sen. Bez mojej wiedzy życie uciekało ze mnie. Siadając do stołu, czułem śmiertelny wstręt. W nocy te dwie blade twarze, smysa i brygidy, które śledziłem cały dzień, prześladowały mnie w okropnych widzeniach. Gdy wieczorem szli do teatru, nie chciałem iść z nimi, szedłem osobno, kryłem się na parterze i stamtąd szpiegowałem ich. Udawałem, że mam coś do załatwienia w sąsiednim pokoju i spędzałem godzinę podsłuchując. To chwytała mnie z całą gwałtownością myśl, aby poszukać zwady ze Smithem i zmusić go do pojedynku. Odwracałem się doń plecami, gdy do mnie mówił. Przyglądałem mu się z udanym zdziwieniem, kiedy podchodził z wyciągniętą ręką. To znów, kiedy był sam w nocy i wszystko w domu spało, kusiło mnie dobyć się do sekretarzyka Brygidy i wykraść jej papiery. Raz wręcz musiałem wyjść z domu, aby się temu oprzeć. Cóż mam rzec? Jednego dnia chciałem z nożem w ręku zagrozić, że ich zabiję, jeśli mi nie powiedzą, czemu są tacy smutni. Innego dnia chciałem zwrócić wściekłość przeciw sobie. Z jakim wstydem przychodzi mi to napisać. A gdyby mnie ktoś spytał, co w gruncie rzeczy każe mi tak postępować, nie umiałbym odpowiedzieć. Widzieć, Wiedzieć, wątpić, szperać, niepokoić się i doprowadzać się do rozpaczy, przeżywać dni z nastawionym uchem, a w nocy tonąć we łzach, powtarzać sobie, że umrę z bólu i wierzyć, że mam powody, czuć, jak odosobnienie i słabość wydzierają nadzieję z mego serca wyobrażać sobie, że ich szpieguję, gdy nadsłuchiwałem w mroku jedno z uderzeń swego gorączkowego tętna, przeżuwać bez końca owe wytarte i oklepane zdania: życie jest snem, nie ma nic stałego na ziemi. Wreszcie przez własną nędzę i kaprys złożeczyć, bluźnić Bogu mieszkającemu we mnie. Oto jakie były moje rozkosze, ulubione zajęcie, dla którego wyrzekłem się miłości, powietrza, swobody. Niepodobna było, aby rzeczy ciągnęły się długo w ten sposób. Znużony niepewnością umyśliłem podjąć próbę celem odkrycia prawdy. Poszedłem zamówić konie pocztowe na dziesiątą wieczór. Mieliśmy już najętą kolasę. Kazałem, aby wszystko było gotowe na oznaczoną godzinę, broniąc równocześnie wspominać cokolwiek pani Piersą. Smith był tego dnia na obiedzie. Siadając do stołu, z rozmysłu starałem się być weselszy niż zwykle, przy czym nie uprzedzając nic o zamiarze, sprowadziłem rozmowę na naszą podróż. Wyrzekłbym się tej podróży, mówiłem, gdybym przypuszczał, że Brygidzie nie tyle na niej zależy. Czuję się tak dobrze w Paryżu, iż najchętniej zostałbym, póki się jej spodoba. Zacząłem sławić przyjemności, które można znaleźć tylko w tym mieście. Bale, teatry. Rozrywkę na każdym kroku. Krótko mówiąc, skoro czujemy się szczęśliwi, nie widzę, czemu mielibyśmy zmieniać miejsce. Co do mnie, nie myślę wyjeżdżać tak rychło. Spodziewałem się, że Brygida będzie obstawać przy genewskim projekcie i w istocie tak się stało. Nalegała wprawdzie dość słabo, ale na pierwsze słowa udałem, że się poddaje. Następnie, zmieniając przedmiot, zacząłem mówić o rzeczach obojętnych. Jakby tamto było załatwione. Czemu, dodałem, Smith nie miałby jechać z nami? Prawda, ma tu zajęcia, go trzymają, ale czyż nie może dostać urlopu? Zresztą talenty, które posiada, a z których nie chce korzystać, czyż nie powinny mu zapewnić wszędzie swobodnej i przyzwoitej egzystencji? Niech jedzie z nami bez ceremonii. Powóz jest duży, ofiarujemy mu miejsce. Trzeba, aby młody człowiek przetarł się w świecie. Nic smutniejszego w jego wieku niż zamykać się w ciasnym kole. Nieprawdaż? Zwróciłem się do Brygidy. No, moja droga, może ty uzyskasz to, czego by mnie odmówił. Nakłoń go, aby nam poświęcił jakie sześć tygodni. Odbędziemy podróż razem, a wspólna przejażdżka po Szwajcarii pozwoli mu z tym większą przyjemnością powitać swój gabinet i pracę. Brygida poparła mnie, jakkolwiek brała to jedynie za żart. Smith nie mógł opuścić Paryża pod grozą utraty miejsca, nie bez żalu tedy odmówił, przytaczając ten powód. Kazałem przynieść butelkę dobrego wina i tak wśród moich nalegań, pół żartem, pół serio, rozbawiliśmy się wszyscy troje. Po obiedzie wyszedłem na kwadrans, aby się upewnić, że wykonano me rozkazy. Wróciłem z wesołą miną i siadając do klawikordu, zaproponowałem nieco muzyki. Zostańmy wieczór w domu, rzekłem. Wierzcie mi, nie chodźmy do teatru. Nie jestem zdolny współdziałać z wami, ale umiem słuchać i rozumieć. Gdyby się Smith nudził, każemy mu grać i spędzimy czas milej niż poza domem. Brygida nie dała się prosić. Chętnie zaczęła śpiewać. Smith towarzyszył jej na wiolonczeli. Podano poncz, niebawem płomień palącego się rumu rozweselił nas swoim blaskiem. Od klawikordu przenieśliśmy się do stołu, znalazły się i karty. Wszystko poszło jak sobie życzyłem. Zapanowała atmosfera szczerej zabawy. Miałem oczy wlepione w zegar, i czekałem niecierpliwie, aż wskazówka wskaże dziesiątą. Pożerał mnie niepokój, ale miałem tę siłę, aby go nie zdradzić. Wreszcie chwila nadeszła. Usłyszałem bicz pocztyliona i odgłos kopyt w dziedzińcu. Brygida siedziała obok. Wziąłem ją za rękę i spytałem, czy jest gotowa do drogi. Spojrzała zdziwiona, myśląc zapewne, że to żarty. Odparłem, że w czasie obiadu wydała mi się tak zdecydowana, iż nie zwlekając poszedłem zamówić konie. W tym właśnie celu wyszedłem. Równocześnie wszedł służący z oznajmieniem, iż rzeczy już w powozie i że czekają tylko na nas. Czy to serio? spytała Brygida. Chcesz jechać tej nocy? Czemu nie? odparłem. Skorośmy się zgodzili oboje, że mamy opuścić Paryż. Jak to teraz? w tej chwili? Oczywiście. Czyż wszystko nie jest gotowe od miesiąca? Widzisz przecież, że trzeba było jedynie przytroczyć walizy. Z chwilą, gdy stanęło na tym, że nie zostajemy, czyż nie lepiej jechać jak najprędzej? Uważam, że trzeba wszystko robić w ten sposób, niczego nie odkładać do nazajutrz. Jesteś dziś wieczór w Wenie do podróży. Chwytam tedy sposobność. Po co czekać i zwlekać bez końca? Nie mógłbym znieść tego życia. Chcesz jechać, nieprawdaż? Jedźmy. To zależy tylko od ciebie zapanowała chwila głębokiego milczenia. Brygida podeszła do okna, ujrzała, że w istocie zaprzężono. Mój ton zresztą nie mógł zostawiać żadnej wątpliwości. Mimo, że postanowienie było nagłe, ostatecznie wyszło ono od niej. Nie mogła się zaprzeć własnych słów ani wymyślić przyczyn do odwłoki. Jakoż powzięła decyzję. Zadała mi kilka pytań, jakby dla upewnienia się, czy wszystko w porządku, po czym widząc, iż niczego nie zaniedbano, rozejrzała się w koło. Wzięła szal kapelusz, odłożyła je, przepatrzyła jeszcze pokoje. Jestem gotowa, rzekła. Służę ci. Jedźmy więc. Mamy jechać. Wzięła światło, przeszukała mój pokój swój, otworzyła kufry i szafy poprosiła o klucz od sekretarzyka, który, jak mówiła, zarzucił się jej. Gdzież mógł być? Miała go w ręku przed godziną. Prędko, prędko, jestem gotowa, powtarzała w nadzwyczajnym podnieceniu. Jedźmy, oktawie chodźmy. To mówiąc, szukała ciągle. Podeszła wreszcie, aby usiąść obok nas. Siedziałem na kanapie i patrzałem na Smitha, stojącego przede mną. Nie zmienił zachowania, nie wydawał się zmieszany ani zdziwiony, ale dwie kropelki potu spływały mu po skroniach. Słyszałem jak w palcach jego trzeszczy kościany żeton, który trzymał w ręku. Kawałki upadły na ziemię. Wyciągnął ku nam ręce. Szczęśliwej podróży, przyjaciele, rzekł. Znów zapanowało milczenie. Przyglądałem się wciąż Smithowi, czekałem, aby dodał słowo. O ile tu jest jakaś tajemnica, myślałem, kiedyż ją przejrzę, jeśli nie w tej chwili. Muszą ją oboje mieć na ustach. Niech wyjdzie z nich bodaj cień, a pochwycę ją. Słuchaj, Oktawie, rzekła Brygida, gdzie sądzisz, że się zatrzymamy? Napisze pan do nas, nieprawdaż, panie Henryku? Nie zapomni pan o mojej rodzinie i zrobi pan w tej sprawie, co pan będzie mógł. Odpowiedział wzruszonym głosem, ale z pozornym spokojem, że zobowiązuje się z całego serca być jej pomocny i że dołoży starań w tej mierze. Nie mogę, rzekł, ręczyć za nic. Wobec listów, które pani otrzyma, nadzieja niewielka. Ale nie będzie to z pewnością moja wina, gdybym mimo wszystko nie mógł pani rychło przesłać pomyślnej wiadomości. Niech pani liczy na mnie, jestem jej szczerze oddany. Dodawszy jeszcze kilka uprzejmych słów dla nas obojga, miał się ku wyjściu. Wstałem i wyprzedziłem go, chciałem ostatni raz zostawić ich jeszcze chwilę razem. Ledwie zamknąłem drzwi, ogarnięty szałem zawiedzionej zazdrości. Przylgnąłem czołem do dziurki od klucza. — Kiedy panią zobaczę? — spytał Smith. — Nigdy — odparła Brygida. — Bądź zdrów, Henryku. Podała mu rękę, skłonił się, podniósł rękę do ust. Ledwie miałem czas rzucić się w tył w ciemności. Minął mnie, nie widząc, i wyszedł. Zostawszy sam z brygidą, uczułem w sercu bezgraniczny smutek. Czekała na mnie z płaszczem przewieszonym przez ramię. wzruszenie malujące się na jej twarzy zbyt było jasne, aby się omylić. Znalazła klucz, którego szukała. Sekretarzyk był otwarty. Siadłem z powrotem przy kominku. Słuchaj, rzekłem. Zawiniłem tyle wobec Ciebie, iż trzeba mi czekać i cierpieć, bez prawa do skargi. Odmiana Twoja wtrąciła mnie w taką rozpacz, że nie mogłem się powściągnąć, aby nie spytać o przyczynę. Dziś już nie pytam, czy bardzo ci ciężko wyjechać? Powiedz tylko, poddam się. Jedźmy, jedźmy, odparła, jak zechcesz, ale bądź szczera. Jaki bądź cios mnie czeka, nie wolno mi nawet pytać, skąd pochodzi, poddam się bez szemrania. Ale jeśli mam cię stracić kiedyś, nie wracaj mi nadziei. Bóg widzi, nie przeżyłbym tego. Zwróciła się ku mnie żywo. Mów mi, rzekła, o swej miłości. Nie mów o swoim cierpieniu. A więc kocham cię nad własne życie. Wobec mej miłości cierpienie moje jest tylko snem. Pójdź ze mną na koniec świata. Umrę albo będę żył przez ciebie. Wymawiając te słowa, postąpiłem ku niej. Zbladła i cofnęła się. Czyniła daremny wysiłek, aby skurczone wargi zmusić do uśmiechu. Schylając się nad sekretarzykiem, rzekła: Chwilę, chwilę jeszcze. Pragnę spalić nieco papierów. Pokazała mi listy z n, podarła jej i rzuciła w ogień. Inne przejrzała i ułożyła na stole. Były to rachunki, niektóre jeszcze niezapłacone. Przeglądając je, zaczęła nerwowo mówić z policzkami płonącymi, jak w febrze. Przepraszała mnie za swe uparte milczenie i za całe postępowanie od przyjazdu. Była tkliwsza, uprzejmiejsza, niż kiedykolwiek. Klaskała w ręce, śmiejąc się, obiecywała sobie najmilszą podróż, oddychała miłością, lub co najmniej jej pozorem. Nie umiem powiedzieć. Jaką mękę zadawała mi ta sztuczna radość. Był w tej boleści, która kłamie samej sobie, smutek okropniejszy niż łzy i bardziej gorzki niż wymówki. Byłbym wolał chłód i obojętność niż ten przymus. Miałem uczucie, że widzę parodię najszczęśliwszych momentów. Były to te same słowa, ta sama kobieta, te same pieszczoty. I to, co dwa tygodnie w przód upajało mnie miłością i szczęściem, powtórzone w ten sposób, przejmowało mnie grozą. Brygido, rzekłem nagle, co ty za tajemnicę ukrywasz? Jeśli mnie kochasz, jaką okropną komedię grasz przede mną? Ja? Rzekła prawie z obrazą, skąd przypuszczenie, że gram komedię? Skąd? Przyznaj się, moja droga, że masz śmierć w duszy i że cierpisz męki. Oto moje ramiona, gotowe cię przyjąć. Wtul w nie głowę i płacz. Wówczas wezmę cię może z sobą, ale zaiste, nie tak. Jedźmy, jedźmy, powtórzyła jeszcze. Nie na mą duszę, nie, nie teraz. Nie póki jest między nami kłamstwo lub maska. Wolę raczej nieszczęście niż tę miłość. Zamilkła, zmieszana tym, iż nie dałem się omamić słowom, i że ją odgaduję mimo jej wysiłków. Po co się oszukiwać? ciągnąłem. Czy tak nisko spadłem w twym szacunku, że mogłabyś udawać przede mną? Czy uważasz się za skazaną na tę smutną i nieszczęsną podróż? Czy jestem tyranem? Samowładcą? Katem, który cię wlecze na stracenie? Czegoż się lękasz ode mnie, aby się chwytać podobnych wykrętów? Jakiż postrach każe ci tak kłamać? Mylisz się, odparła, proszę, ani słowa więcej. Czemuż tedy taki brak szczerości? Jeśli nie jestem Twoim powiernikiem, czy nie możesz mnie uważać choć za przyjaciela? Jeśli nie wolno mi znać źródła Twoich łez, czyż nie mogę bodaj patrzeć, jak płyną? Czy nie ufasz mi nawet na tyle, aby wierzyć, iż uszanuję twą zgryzotę? Cóż uczyniłem, byś się kryła przede mną? Czy nie można by znaleźć lekarstwa? Nie, odparła, idziesz fałszywą drogą. Wpędzisz w nieszczęście na sobie, jeśli zechcesz nalegać dłużej. Czyż nie dość, że jedziemy? Jakże chcesz, abym jechał z Tobą, skoro wystarczy na Ciebie popatrzeć, aby wiedzieć, że ta podróż jest ci wstrętna?, że jedziesz z niechęcią, że już żałujesz. Co to jest, wielki Boże, co ty ukrywasz? Na co spierać się o słowa, kiedy myśl jest jasna jak to zwierciadło? Czy nie byłbym ostatnim z ludzi, gdybym przyjął bez szemrania to, co ty mi dajesz z takim żalem? Ale jak odmówić? Co mogę zrobić, jeśli nie powiesz prawdy? Nie. Jadę bez niechęci. Mylisz się, kocham cię, Oktawie. Przestań mnie dręczyć. Rzekła to z taką słodyczą, iż rzuciłem się jej do kolan. Kto zdołałby się oprzeć jej spojrzeniu i boskiemu dźwiękowi głosu? Boże! krzyknąłem. Kochasz mnie. Brygido, kochanko moja najmilsza, kochasz mnie? Tak, kocham. Tak, jestem Twoja. Rób ze mną co zechcesz. Pójdę za tobą. Jedźmy razem, choć Oktawie czekają. Tuliła moją rękę w dłoniach i pocałowała mnie w czoło. Tak trzeba, szepnęła. Tak, chcę tego aż do ostatniego tchnienia. Trzeba? Rzekłem sam do siebie. Wstałem. Została na stole już tylko jedna ćwiartka papieru. Brygida przebiegła ją oczami, wzięła, obróciła, następnie upuściła na ziemię. Czy to wszystko? spytałem. Tak, wszystko. Zamawiając konie, nie czyniłem tego z myślą, abyśmy w istocie mieli jechać. Chciałem zrobić próbę, ale siłą rzeczy stała się ona rzeczywistością. Otwarłem drzwi. Trzeba, mówiłem sobie. Trzeba. Powtórzyłem głośno. Co znaczy to słowo, Brygido? Co się kryje w tym wszystkim? Wytłumacz się, inaczej zostaje. Czemu trzeba, abyś mnie kochała? Padła na kanapę, łamiąc ręce z bólu. Ach, nieszczęśliwy, nieszczęśliwy, rzekła. Ty nigdy nie będziesz umiał kochać. Więc tak, może. Tak, masz może słuszność, ale na imię Boga umiem cierpieć. Trzeba byś mnie kochała, nieprawdaż? A więc trzeba także odpowiedzieć skoro pytam. Gdybym cię miał stracić na zawsze, gdyby te mury miały mi się zwalić na głowę, nie wyjdę stąd, póki się nie dowiem tajemnicy, która mnie dręczy od miesiąca.